reprezentant Berry Boxing Lublin. Jakub Dziwina. Brawa na kurwy. Zawodnik z Lublina. A jego rywale reprezentujący krakowską Wisłę. Piotr Niewiadomski. Piotr będzie z niej kupiony niż polskich kadetów. No a dzisiaj przed szansą na to, aby wygrać kolejną walkę. A jego rywal Jakub Dziwina, reprezentujący Berry Boxing Lublin. Przypominam bezpośrednio po walkach naszych gości, aby nie przyjemnie wyleczać medale i dyplomy. Jesteśmy gotowi, drodzy Państwo. Brawa przed finałem w kategorii do 50 kg. Ring wolny. Runda pierwsza. Drodzy Państwo, brawa dla zawodników. Przypominamy, to finał kategorii 50 kg. Witamy kolejnych naszych gości, zarówno ze świata boksu, ale nie tylko, oczywiście ze świata sportu. Pan Jerzy Darbiel razem z nami, serdecznie witamy pana Jerzego. To wiceprezes Polskiej Rady Olimpijskiej, no a także wspaniały zawodnik piłki ręcznej, trzy razy mistrz Polski, medalista mistrzostw świata i olimpijczyk. Także witamy bardzo serdecznie, prosimy o oklaski, pan Jerzy Darbiel razem z nami. Thank you.
Brawo, drodzy Państwo, to jest drugi w finałowej starcie, pierwszy z 26 walk finałowych dzisiaj. Drugi oczywiście, przepraszam, tak. Druga runda za nami, a to druga walka. Wszystko się zgadza, drodzy Państwo, a ja dziękuję serdecznie naszym sponsorom. Tegorocznym złotymi kamicy jest to firma lewodowa budowlana Pasta, kantor wymiany nowy, Groszyk Kraków, zasob Polska 4, Greenwood, Jelena, Jodego Sportcenter, Gladiator, Grupa Kolorex, Express Wieliczka, Jeepa, Media, Kebabu Szwaga, Kejser, Exxon, Box Klepper, Green Hill. Drodzy Państwo, brawa dla zawodników, koniec pojedynku, druga walka finałowa, tym razem na kategorii 50 kg, a do kolejnej walki przygotuje się Erik Radajczak i Sebastian Krak, który wygrał kategorii do 52 kg. A do dekoracji poproszę Dawida Sucheckiego, wielokrotnego medalistę mistrzostw Polski, uczestnika mistrzostw Europy. Także poprosimy bardzo serdecznie Dawida Słoweckiego, aby przygotował się również do dekoracji. Mam na tym. Drodzy Państwo, mamy werdykt. W finałowej walce w kategorii 50 kg 37 złotej rękawicy krakowskiej Wisły jednogłośnie na punkty wygrywa Piotr Niewiadomski, Wisła Kraków. Brawa też dla Jakuba, Jakub Grzybina.